Jest dobrze, jesteśmy na żywo. Ja sobie tylko sprawdzę. Dobra, sprawdzę, czy już jesteśmy tam, wszystko jest ok. Będziemy zaczynać. Okay. Dobra, na razie nikogo nie ma. Ok, jesteśmy już na stronie. Dobra. Ja sobie tylko wyłączę wszystko. Wyloguj. Dobra. Jeszcze nie ma nikogo. O, Jezus. Dobrze, dobra. To będziemy sobie powoli zaczynać i ten, a tutaj będą osoby przychodzić. No. Widzisz, dobrze, tak? Wszystko słyszę. Ten... Jak... Tak, bardzo dobrze Cię widzę i bardzo dobrze Cię słyszę. Dobrze. Dobra, to zaczynam. Cześć, nazywam się Maszka, jestem stylistką, blogerką i to jest kolejne spotkanie z inspirującą kobietą. Piszcie w komentarzach, czy nas dobrze widać i słychać, bo to jest bardzo ważne i piszcie, kto jest. Przepraszamy za opóźnienie, miałeś małe problemy techniczne, ale wszystko jest w porządku i będziemy zaczynać. Moim gościem dzisiaj jest Joanna Wojciechowska, stylistka, edukator mody i właścicielka Joe Fashion. Cześć, Asiu. Witaj, Maszka. Witajcie. Jak, Asia, samopoczucie? Dobrze, dziękuję. A u ciebie? Dobrze. U mnie wszystko w porządku. To fantastycznie. Sama prowadzisz live'y, więc dla ciebie to już takie, powiedzmy, chleb powszedni, bo ostatnio zaczęłaś działać. Tak, zaczęłam działać, może jeszcze nie chleb powszedni, ale no, robię pierwsze kroki w tym kierunku. Uczę się, rozwijam i właśnie próbuję swoich sił w takiej formie. Super. O, moja mama już jest, pozdrawia nas ciepło, my również. Pozdrawiam. Ja pozdrawiam mamy. Jak będziecie mieć jakieś pytania do Asi, to piszcie, pod koniec postara się odpowiedzieć na nie. Bez zbędnego przedłużenia będziemy zaczynać. Asiu, oglądając Twoje media społecznościowe, Facebook czy Instagram, jest tam widać, że dużo pasji do mody, że kochasz modę i wzajemnością, moda Ciebie również, jest tam ciekawych i oryginalnych stylizacji. Właśnie o tych Twoich stylizacjach, o pasji do mody, o kreowaniu wizerunku kobiet chciałam dziś z Tobą porozmawiać. Jesteś gotowa? Oczywiście. To zaczynamy. Asiu, zacznijmy od Twojej pasji do mody. Jak to się zaczęło, że moda stała się Twoją pasją, Twoim sposobem na życie, że postanowiłaś zostać stylistką? Wiesz co, no to długo trwało, bo to nie było tak, że ja się urodziłam i po prostu i od zawsze marzyłam, że będę stylistką. Nie, to przyszło bardzo, bardzo późno. Powiem tak, bo ja nie tylko jestem stylistką, ale również prowadzę firmę sprzątającą i jak miałam 20 parę lat, to właśnie założyłam tą swoją pierwszą firmę i powiem Ci, że głównie stawiałam na rozwój mojej firmy pod takim względem jak reklama, jak szkolenia, jak profesjonalny sprzęt, tak? Jakoś wizerunek, jakoś tak odchodził na bok. Skupiałam się na tym, żeby moja firma była profesjonalna, ale jakoś nie wiedziałam, że ja jako właścicielka powinnam również dobrze wyglądać, tak? I w pewnym momencie przyszedł właśnie taki czas, że jak zaczęłam spotykać na rozmowach biznesowych albo przedstawiłam swoją ofertę, to myślę sobie, no chyba ja również powinienem być profesjonalnie, tak? Jestem bizneswoman, więc mój wygląd musi być również dobry, tak? Profesjonalny. Więc powoli zaczęłam właśnie gdzieś tam zaglądać na strony internetowe, jak się ubierać, jak łączyć. Później wymyśliłam sobie, że zrobię szkolenie z tego. I tak już poszło. I jak tak zrobiłam szkolenie, to by nie były warsztaty sylwetkowe. Były przeglądy szafy. No, i tak doszłam do tego momentu. Bawię się modą, eksperymentuję. No i jestem taka, nie to
że stonowana, tylko właśnie tak bardzo szalejesz z tą modą. To widać, to no, widać, że się lubisz bawić tą modą, lubisz eksperymentować, to widać właśnie w twoich stylizacjach. Mam jeszcze ten, ty masz coś, bo jest taki pogłos, masz coś włączone tam? Właśnie nie. Bo momentami jest taki pogłos, więc nie wiem, ale tak to cię dobrze słychać. Wracając do pytania kolejnego, a propos właśnie twoich stylizacji. Widać, że lubisz właśnie się bawić tą modą i eksperymentować, bo te stylizacje są bardzo oryginalne. Czy od zawsze lubiłaś się wyróżniać? Jako nastolatka, młoda dziewczyna, czy mała dziewczynka lubiłaś eksperymentować gdzieś tam z rzeczami, z zestawami? Lubiłaś się wyróżniać? Nie, nie, byłam skromna, zawsze skromna, tak, taka cicha. Nie, nie, to po prostu przyszło z wiekiem i z zamiłowaniem, z pasją do mody. A w tworzeniu twojej stylizacji co albo kto cię inspiruje? Czym się inspirujesz w tworzeniu właśnie zestawów? Wiesz co, często przeglądam pokazy mody. No różne, różne czasopisma modowe. Również oglądam mnóstwo filmów związanych z modą. Tak? Inspiruję się również no, blogerkami, które na Instagramie wrzucają właśnie te trendy fashion. Różnymi stylistkami też, tak samo. Coś dobrze. Dużo też właśnie piszesz o trendach na swoich mediach społecznościowych. Jak ty do nich podchodzisz? Mocno za nimi podążasz, czy jednak się inspirujesz i gdzieś tam wybierasz jednak rzeczy, które pasują do twojego stylu? Wiesz co, no ostatnio się mocno inspiruję, tak, podążam i nadążam za tymi trendami, ale nie powiem, że tak bardzo je kopiuję i tak bardzo tylko trendy. Nie, mieszam po prostu, mieszam. Mieszam różne style, mieszam nowoczesny No po prostu bawię się, no tak, no to nie jest tak, że tylko jest klasyka i nic więcej, tak? Albo jest klasyka i dodaję jakiegoś pazura właśnie tymi trendami, tak? Czyli poniekąd taki eklektyczny styl jest u ciebie, tak, łączenie wzorów, fasonów, kolorów. Dokładnie, tak, tak, to jest to. To jest to. Dbasz nie tylko o swój wizerunek, ale również o wizerunek kobiet. Powiedz, jakie kobiety się do ciebie zgłaszają o pomoc i z jakimi problemami one się mierzą? Wiesz co, no, są to moje początki, więc póki co jeszcze aż tak dużo tych klientek nie było, ale już kilka mam za sobą, więc powiem tak. No to są na pewno kobiety, które zaczynają nowy etap w życiu, tak? Coś kończą, zaczynają nowy i chcą z tym wejść w nowe, inne, tak? Inna, przynajmniej tak było u mnie. No ja też wcześniej się tak jakoś nie skupiałam, ale jak rozkręciłam swój biznes, no to mówię, no teraz jestem, no muszę coś zrobić z swoim wyglądem. Tak, żebym też wyglądała na profesjonalną i taką godną zaufanie ze sobą. Czy twoje klientki, bo często pytam w tych spotkaniach o piękno, jak jest z pięknem u twoich klientek i u ciebie? Czy wierzą w to, że są wartościowe, piękne? No właśnie nie. Właśnie nie. Właśnie mają z tym problem, tak? Mówią, że a pięknie jest tak, jestem za gruba, jestem za brzydka, to bym chciała, żeby mieć coś, to bym chciała mieć nogi szczuplejsze, chciałabym mieć usta większe. Cały czas coś się sobie nie podoba. Ty też swojego czasu prowadziłaś warsztaty dla kobiet. Tak. I czego jakby kobiety mogły się nauczyć na tych warsztatach? Wiesz co, to były warsztaty zabawa z kolorem. Tak. Właśnie analiza kolorystyczna. Kolory, które podkreślają naszą urodę, które powodują, że nasza cera promienieje, że wyglądamy na młodsze, że nie musimy się malować, bo jest to maquillaż niezbędny, jeżeli mamy dobrze dobrany kolor do swojego typu urody.
I kobiety były bardzo zdziwione, że naprawdę nie wiedziały, że kolory mają taką moc. Bo dużo mówisz o kolorach i dużo stawiasz w swoich właśnie live'ach, które ostatnio prowadzisz. Mówi właśnie o analizie kolorystycznej. I twierdzisz, no, że kolor jednak ma duże znaczenie w naszym życiu, w naszej stylizacji? Oczywiście, tak. Jesteś, co, ja powiem może na swoim przykładzie, bo dopóki nie wiedziałam, jakie kolory mi pasują i w czym mi jest dobrze, to zawsze spotykałam się z tym, ale ty dzisiaj, Asia, jesteś, widać, że jesteś zmęczona albo przepracowana, albo co, chora jesteś, nie? No bo wcześniej byłam, moja twarz była szara, taka gdzieś tam oczy podkrążone, tak? A odkąd mam świadomość swoich kolorów, to powiem ci, no, ubieram się w te kolory i widzę, że to jest prawda w 100%, że kolory mają moc. Jeśli klientka się do ciebie zgłasza na analizę kolorystyczną, a się uprze na jakiś kolor, powiedzmy, że lubi dany odcień koloru, ale no nie pasuje do końca do jej typu urody, jak próbujesz przekonać tą klientkę, żeby, no bo wiadomo, jest przyzwyczajona i, no i ciężko ją jakby przekonać do tego, żeby zmieniła jednak myślenie, że te kolory nie do końca pasują. Co takim klientkom mówisz, które są jakby tak uparte i idą zaparte w swoje, że jednak ciężko im jest się przekonać, że dany kolor, którego nigdy nie nosiły, pasuje do nich? Wiesz co, no to jest trudno przekonać, to prawda, trudno jest przekonać, ale też kolor na przykład niebieski ma różne odcienie, tak? Więc wybieramy ten niebieski, który pasuje do niej, a jeżeli nadal twierdzi, że ten jest jej ulubiony i ona się z nim nie rozstanie, to proponuję, żeby po prostu ten kolor nosiła jak najdalej od twarzy, tak? Żeby to mogą być buty, to może być torebka w tym jej ulubionym kolorze, to mogą być spodnie, spódnica, ale żeby raczej tutaj bluzka czy no nie wiem, czy katana, no raczej żeby unikała, tak, tutaj przy twarzy tych kolorów. A jak myślisz, czy nasz wizerunek, ogólnie kreowanie wizerunku ma duże znaczenie w życiu, wygląd ma duże znaczenie? No myślę, że tak, myślę, że tak. No jakoś od zawsze było tak, że ci ładniejsi mają zawsze lepiej, prawda? No myślę, że tak, tak. No pierwsze wrażenie zawsze jest najważniejsze. Tak jak cię widzą, tak ci piszą. No tyle jest tych cytatów. No myślę, że tak. Raczej jest, raczej tak. No bo dla nas, osób, które się zajmują jednak wizerunkiem stylistek, no to jest bardzo ważne. Bo jednak też ludzie dobrze ubrani, no też poniekąd nas inspirują do tworzenia fajnych stylizacji. No i też tak jak mówisz właśnie, że liczy się no to, jak nas widzą, tak nas piszą, no i też pierwsze wrażenie, tak wchodząc nawet na rozmowę o pracę, no to jednak wizerunek jest bardzo ważny w tym wszystkim. No zależy też jak dla innych, znaczy ja jestem zdania, że to jest, no jest ważne, to jak wyglądamy, ale wnętrze no chyba najważniejsze, to jacy jesteśmy i to jak się ze sobą czujemy, bo też czasami zdarza się tak, że ktoś dobrze się ze sobą nie czuje, no, dobrze wygląda, ale no jednak tam gdzieś w środku jest bałagan i, no i to nie jest spójne ze sobą, bo też wygląd musi być spójny z nami tak naprawdę. Dokładnie, tak, to trzeba też dojrzeć do jakiegoś swojego stylu, tak? No dokładnie, tak jak mówisz. Do tego, żeby to wszystko, no bo jednak strojem, fryzurą, makijażem podkreślamy nasz charakter, jakieś takie nasze hobby, czy naszą urodę tak naprawdę i wydobywamy to piękno gdzieś tam z nas, podkreślając właśnie odpowiednimi fasonami, tak. Czy makijażem, czy fryzurą. Dokładnie. No dobrze dobrany fason do sylwetki to również czyni cuda, tak? O, to na pewno. Gdzieś tam nas zawsze odmładza i też maskuje. Tak, maskuje, tak. Chociaż też jest
Czasami także u kogoś jakiś mankament, to powiedzmy, że ktoś ma szerokie biodra, ale na przykład lubi te biodra. To jest jego etlegatut, więc tutaj będzie je pokazywał, więc no, tu już chyba podchodzi się tak do klientki, do osoby tak prywatnie, każdą osobę inaczej, nie da się jakby ogółem wszystkich w jedną zasadę złapać. No nie, oczywiście, że nie, bo na przykład kobieta z sylwetką A, no jest różna, tak? Jest pani o wzroście 1,60 m i jest pani o wzroście 1,70 m, tak? Z sylwetką A, więc tak jak mówisz, nie da rady wszystkich do jednego i że pani jest i będzie nosić to samo, co ta pani z 1,60 m, prawda? No, dokładnie. A jakie byś rady dała kobietom, które chciałyby spełniać swoje marzenia i swój sposób, swoją pasję zamienić w sposób na życie? Żeby nie czekały długo, żeby po prostu robiły to dziś, teraz, już, nie odkładały na jutro, na pojutrze, bo pewnie nie przyjdzie taki czas. Po prostu niech zaczną działać. Nie mówię, że od razu niech skaczą na głęboką wodę, ale małymi krokami, tak jak to robiłam ja, tak? Najpierw gdzieś tam w internecie buszowałam, przeglądałam, na YouTubie oglądałam filmiki, później no, zrobiłam większy krok, pojechałam na szkolenie i tak mówię, tak powolutku. Jeżeli ktoś nie jest w stanie rzucić to wszystko jednego dnia i właśnie zająć się tym, o czym marzy, to niech to robi małymi krokami, ale niech zacznie już dziś. Czyli się nie bać, ale są takie, które jednak się boją, jednak wiedzą, boją się zrobić ten pierwszy krok. Powiedzmy, że stoją na początku swojej drogi i boją się na przykład rozczarowania, tego, że im nie wyjdzie, że no. Wiesz co, cytuję Anię Olszajcę, mówi tak, strach ma wielkie oczy, ale taką małą moc, wiesz, więc to nie, to nam się wydaje, że nie damy rady, że się boimy, a co inni powiedzą, będą mówić, tak czy owak. Tak, tak, ludzie zawsze będą mówić, więc warto jednak słuchać siebie i spróbować, bo potem możemy tylko żałować, że jednak nie zrobiłyśmy tego nawet pierwszego kroku, jeśli nam nawet nie wyszło. Ale już jest wygrane, bo już zrobiłyśmy cokolwiek w kierunku gdzieś tam spełniania naszych marzeń. Tak. Dokładnie. Jest. Zgadzam się z Tobą w 100%. Więc trzeba walczyć o siebie i swoje marzenia i działać. I nie odkładać ich na później, absolutnie. Dokładnie. Sama też no, dużo się szkolisz i rozwijasz tak naprawdę cały czas. Tak, tak. Właśnie powiem Ci, że dzięki właśnie szkoleniu z autoprezentacji u Ani Olszajcy jestem tutaj dzisiaj i rozmawiam z Tobą, bo pewnie jeszcze 3 tygodnie temu nie wyraziłabym zgody i bym była tak zestresowana, zestremowana. A dzisiaj? Dzisiaj nie powiem, że nie mam tremy, ale już jest dobrze. Najważniejsze to spróbować. Ja sama pamiętam swój początek, swój pierwszy live. No też się bardzo stresowałam. Chyba za każdym razem, jak mam kolejne spotkanie, ale chyba już mniej, bo zaczyna się to robić tak już coraz częściej tak naprawdę. No ale gdyby też nie to, że zostałam zaproszona jako gość, została rzucona na głęboką wodę właśnie w wywiadach, to też nie wiem, czy bym się odważyła i prowadziła live. Myślę, że warto jednak się odważyć i spróbować. Pewnie. Ten pierwszy raz zawsze jest trudny i taki właśnie niewiadomy, co będzie, jak będzie, ale już kolejne są dużo lepsze. Dokładnie. Pracujesz z samymi kobietami, kreujesz wizerunek ich, ale też ostatnio chcesz iść w stronę sesji zdjęciowych. Tak, wiesz co, bardzo, bardzo mi się podoba taka praca na planie, właśnie gdzieś z modelkami. No, fascynuje mnie to, ale muszę spróbować, tak? Muszę się temu przyjrzeć, muszę właśnie się zagłębić w to i wtedy no nie wiem, wtedy
oszacuję, tak? Czy to jest akurat to dla mnie, czy jednak wolę indywidualnie pracować z kobietami, tak? No, myślę, że warto próbować, bo tak jak ogólnie w modzie czy w zawodzie stylisty jest kilka dróg, które tak naprawdę można obrać albo jedną, albo kilka i próbować, czym się czujemy lepiej. Sesje zdjęciowe, no sama wiem ze swojego doświadczenia, no to jest fajna sprawa takiego wyżycia się artystycznie, bo naprawdę można wykreować świetną postać czy świetny obraz. I to jest fajne, że tutaj można się mocno wyżyć artystycznie. Ja nieraz miałam u głowy jakieś szalone pomysły i potem to przelewałam właśnie na stylizację i na zdjęcia. No. No tak, bo nasze klientki nie są takie odważne. Ja tak sobie myślę nawet, że czasami mogą, no tak jak my stylistki, tak? Ubieramy się czasami odważnie i tak właśnie bardzo. I mam wrażenie, że niektóre kobiety myślą, że jak przyjdą do takiej stylistki, to ta stylistka też również ją ubierze w takie różne przedziwne rzeczy, gdzie ona by w życiu tego nie ubrała. Nie, dziewczyny, nie myślcie sobie, że tak jest, bo stylistki odnajdują swój własny styl i absolutnie cię nie ubiorą w turbana czy w jakieś kolczyki, które po prostu są XXL. Nie, 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 to nie jest tak. Dokładnie, to jest, no, tak jak mówię, odnalezienie stylu i... Ale chociaż się zdarzają pewnie gdzieś styliści, którzy ubierają człowieka pod siebie, bo też czasami jak oglądam różne, powiedzmy, zdjęcia, no to te stylizacje są takie zrobione gdzieś tam pod stylistów. Nie ma jakby wydobycia właśnie tego piękna i podkreślenia tej osoby, którą się ubiera. A to o to chodzi właśnie, żeby ją... Ona jest tutaj ważna i ją wtedy podkreślamy. Jej charakter, jej urodę, to jest ważne. Dokładnie, bo wiesz co, czasami dla jednego metamorfoza to jest na przykład pomalowanie ust na czerwono, tak? I to już jest dla jednej kobiety metamorfoza wielka, bo ona nigdy ich nie malowała, a to już po prostu czerwony taki kolor na ustach to już coś jest wielkiego. A dla drugiej to jest, tak jak mówisz, to jest po prostu fascynator w głowie, tak? Łańcuch na szyi i no, zależy od osobowości. Mówisz, że jesteś na początku drogi, ale pewnie klientki, które gdzieś z którymi współpracowałaś, to są zazwyczaj kobiety, które jednak idą w klasykę, czy masz osoby, które lubią wódkę szaleństwa w stylizacji? Wiesz co, różnie. Jest różnie. Są, które tylko klasyka, bo dress code im na to obowiązuje ich dress code, tak, w pracy, więc one chcą również, żeby te ciuchy mogły wykorzystać też właśnie na co dzień, tak? Więc to tylko domieniamy buty na przykład ze szpilek na Adidasy, tak? Ale praktycznie reszta garderoby zostaje. Rozumiem. Patrzę, czy są jakieś pytania. Na razie nie ma. Śmiało piszcie, jak będziecie mieć jakieś pytania do Asi, to piszcie. Asia postara się na nie odpowiedzieć. Na razie nikt nic nie pisze. To ja chciałam jeszcze porozmawiać o właśnie o tych kolorach. Czy na początku, to tak jak mówisz, zanim się sama jakby nie przekonałaś do tych kolorów, do analizy, czy twoim zdaniem ogólnie jest to coś trudnego, jeśli chodzi o kolory, o analizę kolorystyczną, dla samej ciebie, dla stylistki? Nie, to nie jest trudne. To też nie jest jakieś wróżenie z kart. To po prostu do tego służą profesjonalne chusty, które przykładamy właśnie do twarzy klientki i patrzymy. No oczywiście tak, przede wszystkim musi być dobre światło. Światło najlepiej dzienne. Klientka nie może być w makijażu, absolutnie, bo to chodzi o to, żeby była naturalna. Jeżeli są włosy zafarbowane, to zakładamy białą chustkę na głowę, żeby po prostu ten kolor nas tam nie wyprowadził z błędu. No i mówię, i przykładamy i przyglądamy się, tak? Czy te kolory stonowane bardziej pasują, czy bardziej takie soczyste, czy jasne, czy ciemne. Również mam ramy tutaj z tyłu za mną, kolorystyczne i tam jeszcze dzięki tym ramom
sprawdzamy, czy na pewno, faktycznie, czy te chusty nam prawdę powiedziały, tak? To jest taka zabawa kolorem i to nic nie jest trudnego. Ale ile taka analiza trwa klientki i ona później dostaje od ciebie jakiś, powiedzmy, jakiś zestaw kolorów, żeby wiedziała, jakie kolory do niej pasują, idąc na przykład już potem sama, dajmy na to, na zakupy, jak będzie sobie coś chciała wybrać dla samej siebie. Tak, tak. Analiza kolorystyczna trwa półtorej do 2 godzin. Oczywiście klientka wychodzi ode mnie z wachlarzem kolorów, które są jej, które pasują, i z taką mini ściągą, bo ta mini ściąga się zmieści wszędzie, tak? Do kieszeni, do torebki, idzie sobie do sklepu. Jeżeli nie jest pewna, że kolor zielony, czy to ten zielony jest jej, to przykłada sobie po prostu z tego wachlarzyka tą jedną karteczkę z kolorem zielonym do tej bluzki, którą na przykład wybrała, i ona już wie, że to nie jest ten zielony, tak? I musi szukać innego, że to nie jest jej. A ty jako stylistka, w sensie, jakie kolory do ciebie pasują? Sama czasami chodzisz sobie z jakimiś produktami, żeby pamiętać, jakie kolory gdzieś tam pasują do ciebie, czy ten odcień zieleni, powiedzmy, czy ten, czy już masz jakby, powiedzmy, takie doświadczenie, że wiesz, jaki kolor do ciebie stricte pasuje? Czy czasami sama masz gdzieś, jak to wygląda u stylistki? Wiesz co, ja już tak wyrobiłam u siebie ten nawyk tych kolorów, że już wiem, że już nie potrzebuję tej ściągi. Już po prostu mam swoje tylko miejsca, w które się kieruję po sklepie i idę na ślepo, tak? Teraz już tak, ale powiem ci, na początku tak, oczywiście chodziłam z tym wachlarzykiem i tam przykładałam, czy faktycznie tak, czy to jest ten kolor. Mamy tutaj pytanie do ciebie, Asiu. No proszę. Kozłowska. Jakie połączenie kolorystyczne może optycznie polepszyć wygląd mojej sylwetki? Ale jaką ma sylwetkę? No właśnie. Aga, jakbyś mogła napisać, jaką masz sylwetkę? Zanim tutaj nam napisze, to jak to jest z tym czarnym? Powiedz mi, wyszczupla czy pogrubia? Bo jest czasami tak, że czarny kolor nas wyszczupla, ale są też myśli, że jednak nie do końca, bo podkreśla jednak, zaznacza naszą sylwetkę mocno, jednak czarny odcień. Jak to jest z tym czarnym? Wiesz co, czasami bywa wyszczupla, a czasami właśnie nie. Jeżeli czarny jest, jest on błyszczący, tak? Bo jeżeli mamy duży biust i bierzemy bluzkę, która gdzieś tu się błyszczy po prostu strasznie, no to on nam jeszcze to bardziej powiększy. Ale jeżeli czarny jest, to chodzi o materiał, to też dużą rolę gra materiał, tak? Tutaj mamy sylwetka Y. Sylwetkę, żeby wyszczuplić, tak? Jeszcze raz powtórzę. Jakie połączenie kolorystyczne może optycznie polepszyć wygląd mojej sylwetki? No, jakie połączenie kolorystyczne? Myślę, że czarny na górze, biały na dole. Takie połączenie kolorystyczne. Bo sylwetka Y zazwyczaj ma szuplutkie nóżki, bardzo zgrabne, ale jest szeroka tutaj w ramionach, więc tutaj troszkę musimy to ukryć, a to pokazać i uwydatnić, tak? Więc jasny będzie na dole, ciemny będzie na górze. Jak również jakieś wzory też, myślę, które... Tak. No i sylwetki Y lubią mieć dekolt taki właśnie, jak ja dzisiaj mam. Tak, taki serage. Ja też właśnie bardzo taki lubię, ale też myślę, że każdy gdzieś tam w tym dekolcie fajnie wygląda właśnie w takim w serek. Dokładnie. No wydłużamy tu ładnie szyję, a jak tak się zabudujemy, to inaczej wyglądamy. Tak, to jest tak lekko... Przyjemnie się patrzy i w ogóle jest fantastycznie.
A myślisz, że każdy może zostać stylistą, czy jednak trzeba mieć jakby trochę wyczucie tego stylu i trochę pasji do mody? Czy jednak każdy gdzieś tam się może nauczyć tych zasad i pracować jako właśnie kreator wizerunku? Wiesz co, no chyba jednak coś tam musi mieć, jakieś poczucie. Wyuczyć, oczywiście, bo my styliści nie wiemy tego wszystkiego od razu, więc po to są te szkolenia i to idzie też się wyuczyć, ale no jednak coś musimy mieć w sobie, ten dryk taki i to pojęcie takie, i to musimy widzieć, tak? I też, tak, czy wiek ma tutaj znaczenie, czy jednak niezależnie, powiedzmy, ile masz lat, możesz dzisiaj stwierdzić, że chcę jakby się uczyć w kierunku i zostać stylistą? No właśnie tu mamy fajnie, bo stylista nie musi mieć wieku, tak? Bo tak jak model, którego roku życia i już nie może być dalej modelem, tak styliści oczywiście, każdy wiek jest dobry. I tak naprawdę myślę, że na każde spełnianie marzeń, czy zamienianie swojej pasji w, powiedzmy, swoją pracę, myślę, że tutaj jakby wiek nie ma dużego znaczenia. A co byś powiedziała dziewczynom, które chciałyby, albo są na początku drogi, powiedzmy, w stylizacji, chciałyby pracować z klientkami, czy przy sesjach zdjęciowych? Jaką radę dałabyś ty takim dziewczynom? Żeby się nie poddawały i działały. Co byś takim dziewczynom radziła? Takim, które gdzieś tam stoją na początku właśnie swojej drogi. Jeszcze są wcześniej niż powiedzmy ty, bo już masz doświadczenie tak naprawdę. Tak, no oczywiście tak, żeby się nie poddawały, żeby dążyły do celu. To nie przychodzi o tak, dzisiaj się sobie zamarzyłam, a jutro już mam tysiące klientek i po prostu zlecenie za zleceniem. Nie, to wszystko idzie w swoim czasie, swoim rytmem. Na to potrzeba też czasu, tak? Ale nie zniechęcać się, kształcić się, iść do przodu. Dokładnie. Trzeba działać. Trzeba działać, tak. Dokładnie. Aga Kozowska pisze tutaj, że dziękuję i zastosuję twoje rady. Asiu, bardzo ci dziękuję za inspirującą rozmowę, za podzielenie się swoim doświadczeniem, swoją historią. Jakbyś mogła potem tutaj napisać swoje linki do mediów społecznościowych. Zachęcam was do zaglądania do Asi na Facebooka i na Instagrama, bo jest tam duża dawka wiedzy, inspiracji i fajnych stylizacji. Ty jeszcze ze mną zostań, nie rozłączaj się. Wam bardzo dziękuję, że byliście z nami, że wysłuchaliście Asi. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to piszcie. Myślę, że Asia potem też jak coś to odpisze wam tutaj. No i jeszcze na koniec chciałam wszystkim mamom, jak również mojej, życzyć wszystkiego dobrego z okazji Dnia Mamy. Dużo uśmiechu, radości. Bądźcie szczęśliwe i spełniajcie marzenia. Zapraszam was za tydzień na kolejne spotkanie z inspirującą kobietą. Życzę wam miłego wieczoru. Tobie, Asiu, jeszcze raz dziękuję, wam również. Ja dziękuję również. Dziękuję i pozdrawiam. I również życzę wszystkim mamom wszystkiego dobrego w dniu ich święta. I moim również. Całuję. Cześć. Pa.